Rekolekcje organizuje blog Wyruszyć w Dal. Więcej na stronie www.wyruszyćwdalblogspot.com. Dobrem zwyciężaj. Podejmij wielkopostne wyzwanie. Na rekolekcje zapraszają Mira Jankowska i ksiądz Karol Aleksandrowicz. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Czwarty tydzień Wielkiego Postu, czwarta niedziela Wielkiego Postu. Można powiedzieć, półmetek za nami. Spróbujmy przejść do jakichś aspektów praktycznych. Dobrem zwyciężać. Co to znaczy? W pierwszym czytaniu, w drugim czytaniu słyszymy, jesteśmy bowiem Jego dziełem, dziełem Boga. Stworzenie w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Bardzo duże takie wymaganie, z jednej strony dające ufność, że Bóg chce dobra i z naszej strony, ale też te dobro w jakimś sensie współtworzymy z Bogiem. A więc ciężar nie jest tylko na nas, odpowiedzialności za dobro, ale również Bóg jest autorem dobra, jest źródłem dobra. Ewangelia jest mocnym dotknięciem prawdy w człowieku. Kto unika światła? Ten, który bardziej lgnie do ciemności, ponieważ wstydzi się być może, albo nie chce czegoś zmienić, bo złe były ich uczynki. Słyszymy odpowiedź Pana Jezusa. Każdy, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła. Spróbujmy dzisiaj zastanowić się nad zasadą czynienia dobra. Posłużę się tutaj pewnym obrazem, czy definicją katolickiej nauki społecznej. Czynić dobro, co to znaczy? To znaczy pomnażać tak zwane dobro wspólne. Dobro wspólne to jest w jakimś sensie pojęcie techniczne, to może źle powiedziane, ale takie, które ukazuje, być może nawet niekoniecznie intuicyjnie je podejmiemy w ten sposób. Co to znaczy? Dobro wspólne to jest suma czynników, które służą rozwojowi człowieka. Tak można by najprościej, najkrócej to powiedzieć. Dobro wspólne to jest suma czynników, które służą rozwojowi człowieka. I teraz pytanie, czy to, co chcę zrobić, czy rzeczywiście będzie komuś to służyło? Najczęściej jałmużna chociażby, ta praktyka Wielkiego Postu, kojarzy nam się z pomaganiem potrzebującym, biedakom na przykład. A tutaj możemy wyobrazić sobie sytuację na ulicy, ktoś podchodzi, prosi o pieniądze, albo jakieś inne wsparcie, no i my często, czy mamy te pieniądze akurat, gdzieś jakieś takie mamy dobre względem tego człowieka, jakieś przeżycie, czy jakieś odbieramy go pozytywnie, to daję mu te kilka złotych. Pytanie, czy rzeczywiście mu to służy? Czy służy jego rozwojowi? Czy przypadkiem nie podtrzymujemy sposobu życia, które być może nawet jest i patologią? Czyli można powiedzieć, podsumowując ten czas, żebyśmy się przyjrzeli w czasie postu naszym intencjom. Jaka jest intencja? Czego ja tak naprawdę chcę? Może po prostu chcę mieć święty spokój, dać te kilka złotych i pójść dalej. Czy chcę rozwoju tego człowieka? Znam taki przykład. Przykład pracodawcy, który zatrudnił człowieka z Ukrainy na rok. Po kilku miesiącach ten człowiek zostawił żonę, dziecko tam na Ukrainie. Po kilku miesiącach nie wytrzymał i zaczął pić. Zaczął pić tak, że przepił to, co jeszcze czego nie zdążył wysłać żonie, to przepił. I teraz jedna wpadka, druga wpadka, klienci się skarżą normalnym, powiedzmy, odruchem zwolnień z pracy. Ten człowiek jednak podjął się trudu, czyli zapytał go, czy chce dalej współpracować, czy chce pracować nad tym alkoholem, nad tą swoją słabością i podjął się leczenia.
zapłacił za to leczenie, załatwił te wszystkie sprawy, to no, koszt ponad 1500 zł, jeszcze jakieś terapia czy jakieś prowadzenie przez psychologa. I po tym miesiącu mniej więcej takiej wstępnej pracy ten człowiek rzeczywiście stanął na nogi. Nastąpił jego rozwój. I teraz pytanie, czy tak widzę swoją jałmużnę, która wymaga niestety, okazuje się często, większych środków niż by się wydawało. Czasem lepiej powstrzymać się od jakichś prowizorek, a pomyśleć, czy rzeczywiście nie chcę, czy włączyć się, czy jakoś zaangażować w taką bardziej kompleksową pomoc. I też pamiętajmy o tym, że my uczestniczymy w jałmużnie Kościoła, to znaczy, że to ma być działanie wspólne. Mamy służyć rozwojowi człowieka, podejmować ten trud we wspólnotach, w których jesteśmy, czy w jakichś rodzinach, stowarzyszeniach, czy innych. Na koniec zadanie, takie duchowe tym razem. Przyjrzyj się motywom ostatniego dobrego uczynku. Być może pamiętasz dobry uczynek. Jakie były motywy, twoje motywy tego uczynku? Pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. Wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości. Dobrem zwyciężaj. Podejmij wielkopostne wyzwania. Na rekolekcje zapraszają Mira Jankowska i ksiądz Karol Aleksandrowicz. Rekolekcje organizuje blog Wyruszyć w Dal. Więcej na stronie www.wyruszyćwdal.blogspot.com.